krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie może raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. Kto Ciebie Boże. W krzyżu osłota, w krzyżu okłota, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, kto krzyż odgadnie. Droga krzyżowa z błogosławioną poznańską piątką. Beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników. Panie Jezu, gdy rozpoczynała się Droga Krzyżowa, pięciu zwyczajnych chłopaków, Cześka, Franka, Jarka i dwóch Edków, byłeś z nimi, bo oni bez Ciebie niczego nie podejmowali. U progu okupacji hitlerowskiej zaangażowali się w działalność konspiracyjną. Najstarszy miał wtedy lat 21, najmłodszy zaledwie 17. Dwa lata później, gdy ich głowy kolejno spadały spod gilotyny na dziedziniec drezdeńskiego więzienia, patrzyłeś na nich z krzyża, trzymanego wysoko przez kapelana więziennego. Ich droga krzyżowa, Twoja droga krzyżowa. Ofiarujemy ją o pokój na całym świecie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczy. To było w pałacu Piłata. Spokojnie przyjąłeś, Jezu, oszczercze oskarżenia, zniewagi, nieludzkie biczowanie i ostateczny wyrok. Wiedziałeś, dla kogo to czynisz. To było w miejscu pracy Edka Klinika, a dwa dni później w rodzinnych mieszkaniach pozostałych chłopaków. Po aresztowaniu kolegi nie ukryli się, bo nie chcieli narazić swoich najbliższych na oczywiste represje. Wiedzieli, co ich czeka. Wiedzieli, że praca dla Boga, bliźniego i ojczyzny musi kosztować. Błogosławieni Czesławie Edwardzie Franciszku
Jarogniewie i Edwardzie, módlcie się za nami, który za nas cierpiał rany. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jezu, Ty wiedziałeś, po co ten krzyż. Rozumiałeś, że znak haniebnej śmierci jest kontynuacją hańby narodzin w stajni. Znałeś sens zbawczych zdarzeń. Czy chłopacy wiedzieli, że gestapowskie przesłuchania w katowni poznańskiego domu żołnierza i pierwsze koszmarne tygodnia więzienia w osławionym Forcie VII to początek ich drogi do nieba? Zabrano im różańce i demonstracyjnie wrzucono do śmietnika. Wydobyli je stamtąd. Gdy różaniec w ręku, krzyż wydaje się mniej ciężki. Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie i Edwardzie, módlcie się za nami, który za nas cierpiał rany. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia, pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Upadłeś, Jezu, pod ciężarem krzyża. To znak dla człowieka, że słabość ma prawo przyjść. To były najcięższe dni w moim życiu, pisał jeden z chłopaków, wspominając tortury w siedzibie gestapo i nieustanne znęcanie się nad więźniami w Forcie VII. Podnosili się dzięki modlitwie i cichemu nuceniu pieśni. Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie i Edwardzie, módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. To oczywiste, że Matka towarzyszyła Tobie, Jezu, podczas krzyżowej drogi. Chłopacy uczestniczący w życiu salezjańskiego oratorium uważali Maryję za swoją ukochaną matkę. Po aresztowaniu zabrali ją z sobą. W grudniu odprawiali nowennę przed uroczystością niepokalanego poczęcia. W maju śpiewali pieśni maryjne. Każdy 24 dzień miesiąca przeżywali jako wspomnienie wspomożycielki wiernych.
Datę wykonania wyroku śmierci 24 sierpnia 1942 roku przyjęli jako znak od mamy. Błogosławieni Czesławie Edwardzie Franciszku Jarogniewi Edwardzie, módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić racz. Panie Jezu, opadałeś z sił. Na drodze znalazł się Szymon. Z wdzięcznością przyjąłeś pomoc. W kolejnych więzieniach chłopacy cierpieli nieustanny głód. Edek Kazimierski słynął z tego, że wielokrotnie oddawał swoją porcję chleba koledze, który wydawał się bardziej potrzebującym jedzenia niż on. Bezcenny akt miłosierdzia wobec współcierpiącego brata. Błogosławieni Czesławie Edwardzie Franciszku Jarogniewi Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić racz. Jezu, czy uczynek Weroniki był aktem heroizmu słabej kobiety, czy po prostu prostym, drobnym gestem przynoszącym Tobie ulgę w cierpieniu? W czasie dwuletniego pobytu w kilku więzieniach chłopacy okrzepli na tyle, że stać ich było nawet na wzajemne figle i młodzieńcze żarty świadczone jeden wobec drugiego. Możliwe? Okazuje się, że tak. Umacniające, dodające sił chwile pozornej normalności. Błogosławieni Czesławie Edwardzie Franciszku Jarogniewi Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż święty świat odkupić racz. Panie Jezu, znów pokazałeś, że z upadków można i trzeba powstawać. Czesław Jóźwiak był synem policjanta. W poznańskim więzieniu znalazł się w celi razem z kryminalistami, którzy znali jego ojca. Bezmyślnie i bezlitośnie znęcali się więc nad synem swego wroga.
do czasu. Cierpliwość, spokój i kultura osobista Cześka robiły wrażenie nawet na kryminalistach. Przestali. Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku, Jarogniewie i Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupił. Nie płaczcie nade mną, powiedziałeś Jezu do pełnych współczucia kobiet. A skazani na śmierć chłopacy? Około pół godziny przed egzekucją po spowiedzi Komunii Świętej mieli prawo napisać pożegnalne listy do rodzin. Czesław, powiadam wam, że z taką radością schodzę z tego świata, więcej aniżeli miałbym być ułaskawionym. Franek, teraz jestem w stanie łaski, a nie wiem, czy później byłbym wierny. Edek Kazimierski, dziękujcie najłaskawszemu Zbawcy, że nie wziął nas nieprzygotowanych, lecz po pokucie Dzień Marii Wspomożycielki. Edzio Klinik, teraz kiedy Ty, mamunciu, nie będziesz miała mnie, weź Jezusa. Matko, oto syn Twój. Jarek do swojej siostry pisał w ostatniej mojej komunii świętej. Myślę o Tobie i ofiaruję ją za Ciebie. Błogosławieni Czesławie, Edwardzie, Franciszku, Jarogniewie, Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczy. Im dłużej trwa droga, tym boleśniejsze są, Jezu, Twoje kolejne upadki. Jarek bardziej niż jego koledzy doświadczał więziennej samotności. Był najmłodszy, a do tego jeszcze miał nazwisko na literę W. Często trafiał do innych cel, a nawet odległych więzień. Boże Narodzenie 1941 roku, które jego kolegom udało się przeżyć w klimacie namiastki uroczystości, Jarek spędził w karcerze. Za próbę śpiewania kolęd skazany został na wielogodzinne stanie po pas w zimnej wodzie. Ani to, ani długie miesiące samotności, tym większej, że bez listów od matki, której śmierć była przed nim ukrywana przez siostrę, nie złamały
19-latka. Przeciwnie, wyzwoliły heroizm, o czym świadczą pełne mężnej miłości listy do siostry. Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś spocierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus szedł obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczy. Zdarcie z siebie szat, Jezu, było próbą odebrania Ci ostatniego okruchu ludzkiej godności. Chłopakom wraz z uwięzieniem też odebrano wszystko. Normalne młodzieńcze życie, możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania talentów, pierwsze zakochania i zwyczajne marzenia. W zamian dostali głodowe racje żywnościowe i ponurość więziennego życia. Cwikał. Była to wręcz katorżnicza praca i nieludzkie warunki bytowe. Jednak na wzór Jezusa nie pozwolili odebrać sobie godności. Jedynym radosnym wydarzeniem była spowiedź, którą odbyliśmy przed więzionym z nami księdzem. On też podnosi nas na duchu, czytamy w liście jednego z piątki. Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie Edwardzie, módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż święty. Przybicie do krzyża to w zamyśle oprawców totalne zniewolenie. Skazaniec już nic nie może uczynić. Czy rzeczywiście? Jezu, Ty właśnie wtedy zbawiłeś świat. Czy ci młodzi mężczyźni od wielu miesięcy cierpiący ciężki głód mają jeszcze coś do oddania Bogu w charakterze ofiary? Przed Wielkanocą 1941 roku więźniowie umieszczeni w trzyosobowej celi we Wronkach cieszyli się, iż w dniu Triduum Paschalnego mogą wspólnie rozważać drogę krzyżową, śpiewać gorzkie żale i pościć. Człowiek duchowo wolny zawsze ma co oddać. Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała,
Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczy. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Usłyszeli wszyscy stojący pod Twoim krzyżem, Jezu. Ojcze, podczas egzekucji niech Ojciec trzyma krzyż tak wysoko, abyśmy mogli go widzieć, rozstając się z tym światem. Usłyszał Franz Bansz, kapelan więzienny, który przed śmiercią udzielił skazańcom sakramentów. Był to oblat. To było ostatnie życzenie wszystkich pięciu wrogów Rzeszy, przyjaciół Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstałego. Błogosławieni Czesławie, Edwardzie, Franciszku, Jarogniewie, Edwardzie, módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Święty świat odkupi raczy. Jezu, Twoje martwe ciało złożono w ramionach Matki. Ciała zgilotynowanych uprzątnięto. Rzeczy spakowano w niewielkie kartony. Każda rodzina otrzymała tylko karton z pożegnalnym listem i mocno zniszczonym ubraniem swego syna lub brata. Na ulicach Poznania rozwieszono plakaty informujące o kolejnym zwycięstwie Rzeszy nad jej wrogami. Błogosławieni Czesławie, Edwardzie, Franciszku, Jarogniewie, Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczy. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć skalę. Przed wejściem do grobu kazał zatoczyć duży kamień i odszedł. Pracownicy drezdeńskiego cmentarza pogrzebali ciała skazańców w zbiorowej mogile. Oblat, ojciec Bęcz potajemnie z narażeniem własnego życia zapisał pięć nazwisk w księdze parafialnej i dodał: dzisiaj straceni zostali ludzie święci.
Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie Edwardzie, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś spocierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Panie Jezu, Twoja droga krzyżowa, ich droga krzyżowa. Szedłeś razem z nimi krok w krok. Czy to był Twój plan na ich życie? Czy Ty ich zaprosiłeś na tę drogę? Czy może oni Ciebie zaprosili nas do swojego życia? A to, że po wielu latach papież Polak, święty Jan Paweł II, zaprosił ich do grona z 8 męczenników II wojny światowej, to również był Twój plan? A czy ich świętość nie powinna być pomocą dla mnie na mojej drodze do świętości? Błogosławieni Czesławie Edwardzie, Franciszku Jarogniewie Edwardzie, módlcie się za nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Dziękuję. Krzyżu, mój krzyżu, com dla Ciebie zrobił, czym Ciebie uczciłem, albo w czym ozdobił. Ty mnie ratowałeś całe moje życie, a ja szykowałem gwoździe w Ciebie wbite. Ty mnie ratowałeś całe moje życie, a ja szykowałem gwoździe w Ciebie wbite. Krzyżu, mój krzyżu, czym Ci wynagrodzę, żem stał obojętny przy krzyżowej drodze. Zamiast dźwigać ciężar, który inni niosą, zaparłem się Ciebie, jak Piotr ongiś nocą. Zamiast dźwigać ciężar, który inni niosą, zaparłem się Ciebie, jak Piotr ongiś nocą. Krzyżu, mój krzyżu, wiem, że mi przebaczysz, tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy. Na Twoich ramionach los świata spoczywa i też los człowieka, który Ciebie wzywa. Na Twoich ramionach los świata spoczywa i też los człowieka, który Ciebie wzywa.